Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w tarocie tygodniowym od 13 do 19 lutego 2023 roku. Pamiętajcie, żeby sprawdzić swój ascendent, księżyc oraz Wenus, to wszystko oprócz Słońca. No i co? No i zapraszam do rozkładu. Moje drogie wagi, ja generalnie widzę w tym tygodniu na podsumowaniu u Was taką energię braku zadowolenia, zwłaszcza jeżeli chodzi o finanse, tutaj może być trochę pesymizm, może nie do końca iść tak finansowo, jakbyście chciały. Będzie wybór między jedną a drugą opcją, jeżeli wybieracie między jedną pracą a drugą, tutaj nie ma ostatecznej podjętej decyzji, ok? W ogóle finansowo może być trochę słabiej, ale nie bierzcie tego do siebie, pamiętajcie, że to jest tylko i wyłącznie jeden tydzień. Co jeszcze? Komunikacja w tym tygodniu może nie iść do dobrze, mogło do Was nie dochodzić jakieś wiadomości, albo może ta komunikacja iść trochę wolniej, generalnie ten tydzień będzie trochę taki stagnacyjny, wolniejszy. Co jeszcze? Ja widzę tutaj jakieś flirty bardzo mocno, albo jakieś wiadomości, może tutaj partner będzie Was adorował. Co jeszcze? Bardzo mocno widzę, że jakaś decyzja nie zostaje do końca podjęta, na coś się nie możecie zdecydować. A skorpiony zupełnie inaczej niż wagi. Słuchajcie, Wy jesteście w takiej bardzo mocnej, zdecydowanej energii. Jedyne co, to widzę, że Wy w ten tydzień wchodzicie gorzej finansowo, ale jakby widać, że szybko się odkuwacie i ten tydzień naprawdę finansowo kończy się super. Tutaj widać też zdecydowanie na jedną opcję, obranie takiego jednego celu, wyglądacie super w tym tygodniu, naprawdę widać tutaj mocne zdecydowanie, mocne samozaparcie, mega, 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 zwłaszcza w sferze finansowej. Co jeszcze, jeżeli macie za sobą jakiś konflikt, to tutaj widać to, że Wy i jakaś osoba mocno siebie wypatrujecie, podglądacie, tutaj widać dosłownie stalkowanie siebie w social mediach, i nie tylko, ale też takie wyczekiwanie i wręcz zniecierpliwienie, więc to tyle, trzymajcie się. Moje drogie strzelce, Wy miałyście w ostatnich tygodniach taką energię niewierności, braku stałości w relacjach, no i w ogóle taką mega chwiejną, nieprzyjemną. I ja mam takie wrażenie, że w tym tygodniu los podejmuje za Was jakieś działanie i dosłownie Wy nie musicie nic robić, zwłaszcza jeżeli jesteście mężczyznami, Wy macie spokój, chociaż ja osobiście uważam, że no sorry faceci, Wy jednak powinniście być męscy, a nie po prostu takie mameje, które nie potrafią w ogóle podjąć decyzji albo w ogóle nie potrafią zrobić czegoś konkretnego, ogarnijcie się. W każdym razie widać, że ten ciężar Wam spada z pleców. Jeżeli jesteście kobietami, to po prostu ten mężczyzna się usuwa z Waszego życia. A koziorożce już drugi tydzień są dosłownie nie w swojej energii. Jeżeli koziorożce mają jakieś nałogi, czy cokolwiek, sięgacie uzależnienia, uważajcie na to, błagam, nie bierzcie żadnych używek w ogóle. Co jeszcze? Tutaj widać generalnie imprezowanie, miłe spędzanie czasu, ale jakaś sytuacja emocjonalna, generalnie rzecz biorąc, jest no, na słabej pozycji dosyć, tak? Mimo wszystko ja widzę, że Wy zachowujecie spokój, zwłaszcza w sferze finansowej, ale słuchajcie, jeżeli chodzi o imprezowanie, używki uważajcie, bo widać, że te używki mogą Wam zaszkodzić, widać, że takie przeimprezowanie również, także zwróćcie na to uwagę. Wodniki, tutaj będą dwie grupy wodników. Są wodniki, które już mają za sobą jakieś zakończenie, dobra? Są wodniki, które mają za sobą jakieś zakończenie z osobą z przeszłości, tutaj był wybór między jedną a drugą opcją, między jedną a drugą osobą, widać, że Wy po prostu coś już zakończyłyście. Druga grupa wodników jest przed tym, więc jeżeli jesteście przed tym, to pierwsze co, to pomyślcie o swoim samopoczuciu, starajcie się nie żyć w takim stresie, nie walczyć o coś za wszelką cenę, ok? Pamiętajcie, że jeżeli coś nie funkcjonuje, to pozwólcie po prostu losowi zadziałać w tej sytuacji. Widać, że już tutaj emocjonalnie nie dajecie rady, ale mimo wszystko starajcie się zrobić wszystko, żeby po prostu czuć się dobrze. Moje drogie rybki, będę mówiła do dwóch grup rybek. Przede wszystkim rybki w związkach. Ja widzę, że generalnie Wasz partner zachowuje się jak ostatni idiota i kretyn. Mężczyzna apodyktyczny, mężczyzna, który pozwala sobie za bardzo, mężczyzna, który jest w stosunku do Was po prostu niefajny. To jest naprawdę delikatnie powiedziane. I ja mam takie wrażenie, że Wy jeszcze generalnie jesteście w takiej sytuacji, no nie, że macie ochotę tego człowieka po prostu wywalić ze swojego życia, po prostu
tak was wkurza, że masakra, ale nie róbcie tego. Przetrzymajcie, bo on się pokazuje w jakimś złym nastroju. Może to naprawdę nie jest nic poważnego. Druga grupa rybek ma do czynienia i z nieprzyjemnym partnerem, i z, słuchajcie, kochankiem dosłownie, albo mężczyzną, który się o was stara, ale robi to w sposób nieudolny, głupi, zachowuje się jak kretyn. Ja mam takie poczucie, że wy też musicie wytrzymać tej sytuacji, nie wybierajcie żadnej ze stron w tym tygodniu, obserwujcie tą sytuację, starajcie się po prostu wychillować jak najbardziej. Także to tyle, moje rybki, razem z panną miałyście najdłuższe rozkłady, trzymajcie się!